Rozdział 17. O porwaniu Sabinek i innych bezprawiach grasujących w państwie rzymskim nawet w czasach najwięcej wychwalanych. Ale może to dlatego bogowie nie ustanawiali Rzymianom żadnych praw, że, jak mówi Salustiusz, poczucie prawa i słuszności nie tyle z przepisów moc swoją w nich miało, ale raczej wrodzone im było. Z tego to widocznie poczucia prawa i słuszności wynikło porwanie Sabinek, bo cóż może być sprawiedliwszego i słuszniejszego, jak podstępem zwabić na widowisko cudze dziewczęta, a potem zamiast je od rodziców dostać, siłą je, jak to może, pochwytać. Jeśli Sabińczykowie nieładnie postąpili, odmawiając żądanych dziewcząt, to o ile gorzej było porwać je przemocą. I sprawiedliwsza byłaby wojna z takim ludem, który ziomkom swoim i sąsiadom daje rekuzę, gdy ci się o ich córki oświadczali, aniżeli z takim, co je porwane chce odebrać. W pierwszym wypadku byłaby wojna więcej zrozumiała. Mars by wtedy pomagał synowi swemu, by orężem pomścił zniewagę przez rekuzę mu uczynioną, i tą drogą syn doszedłby do posiadania upragnionych kobiet, bo może na mocy jakiegoś prawa wojny jako zwycięzca zabrałby słusznie żony owe, których mu przedtem niesłusznie odmówiono. Tymczasem porwał je samowolnie, wbrew wszelkim prawom pokoju, po czym z ich rodzicami słusznie oburzonymi niesłuszną prowadził wojnę. Dobrze, że choć nie tak szkodliwe i nie tak nieszczęsne następstwa tego były, a mianowicie, że choć na pamiątkę tego podstępu pozostało przedstawienie cyrkowe, sam jednak przykład występku owego nie znalazł poklasku i w mieście, i w państwie. I skorsi byli Rzymianie do tego błędu, żeby Romulusa pomimo tej nieprawości bogiem sobie uczynić, niż żeby prawem jakimś pozwalać mieli na porywanie kobiet, naśladując czyn Romulusa. A i to też było z poczucia prawa i słuszności, gdy po wygnaniu wraz z dziećmi króla Tarkwiniusza, którego syn zadał był haniebny gwałt Lukrecji, konsul Junius Brutus zmusił współkonsula Tarkwiniusza Kolatyna, małżonka owej Lukrecji, męża zacnego i bez skazy, zrzec się urzędu i nie pozwolił mu w mieście zamieszkiwać, dlatego tylko, że nosił imię Tarkwiniusza i był jego powinowaty. Niesprawiedliwość tę popełnił za zgodą i wolą ludu, bo od ludu Kolatyn, zarówno jak i Brutus, urząd konsularny otrzymali byli. Tak samo z poczucia prawa i słuszności stało się, iż Marek Camillus, mąż wówczas znakomity, który wejentów, najzaciętszych wrogów narodu rzymskiego, gdy po 10-letnich bojach wojska rzymskie źle się bijąc niejedną klęskę poniosły i gdy samo miasto Rzym przerażone straciło nadzieję ocalenia, łatwo pokonał i bogate ich miasto zdobył ten, powtarzamy, Marek Camillus, znienawidzony przez zazdroszczących mu jego męstwa i przez butnych trybunów, ludu oskarżony został i ojczyzna, którą był od wroga wybawił, tak mu się niewdzięczną okazała, że on sam, pewny będąc zasądzenia go na karę, dobrowolnie poszedł na wygnanie, a zaocznie na karę 10 000 funtów miedzi skazany został ten, Camillus wkrótce potem miał się stać powtórnym obrońcą niewdzięcznej ojczyzny od Gallów. Już się i nie chcę wspominać o tych przeróżnych, potwornych niesprawiedliwościach miotających tym państwem, kiedy to możni usiłowali zapanować nad ludem, a lud się temu sprzeciwiał i kiedy to przywódcy obydwóch tych partii więcej przejęci byli rządzą zwycięstwa niż jakąkolwiek myślą o zapanowaniu sprawiedliwości i publicznego dobra.